Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Loop Hero. I tak, dzisiejszy nasz cel jest niesamowicie prosty. Zbierać metal na smelter lub drewno na warcampa. No i tutaj też żywność, ale no, rozumiecie, o co chodzi. Więc tak, bez zbędnych ceregieli idziemy. Ostatnio testowaliśmy bezużyteczny labirynt. Więc tak, dzisiaj bierzemy standardową kryptę. Dodatkowo, czy jest coś jeszcze takiego cennego, co przydałoby się brać? Chyba pozostałe rzeczy mogą być. Ja definitywnie mogą być, no po prostu wyruszamy tym razem łotrem, bo też dawno go nie było, na podbój świata. Rozumiecie, po prostu jego kolej i tyle. I tak, jako że mamy kryptę, to wiadomo, nie będzie życia za nic, poza pokonywaniem wrogów, więc no. Gluty niestety nie mają duszy, więc te polowanie na gluta nic nie da. Ale spokojnie, tylko dostaniemy coś lepszego i będzie już spokój. I tak, zgodnie z tym, co mówiłem też ostatnio, przypominam, że dzisiejszy odcinek będzie składał się z jednej pętli. Ile konkretnie wytrwamy, tyle wytrwamy. Ale tak, nie będzie żadnych, nie wiadomo jakich rzeczy. Po prostu naprawdę stwierdzam, że taki format jest wygodniejszy. Chyba że będzie jakaś, wiecie, wielka akcja, to szkoda byłoby po prostu ją przerwać, jeśli by to wymagało większej ilości pętli. Dobra, las niech będzie tutaj, polanki oczywiście przy górach. I tak, na spokojnie idziemy, standardową. Znacie formułkę. Po prostu Loop Hero. Czego by o nim nie mówić, jest grą dosyć statyczną pod kątem swoich reguł. Owszem, można mieszać sobie, wiadomo, no, jak to się nazywało. Mieszać sobie te, no, słów mi brakuje. Karty, zmieniać bohatera. Z późniejszym rozdziałem pewnie będzie dużo ciężej, bo potwory będą też bardziej zaawansowane, ale jednak u rdzenia każde podejście jest podobne. Dobra, ale mniejsza z tym teraz. 4-6, mam coś lepszego? Nie, dobra, to w takim razie dwa toporki. Teraz tak, tutaj mamy 6 uniku, tutaj 3 uniku. Nie wiesz, bonus 6%, czyli że chyba będzie łącznie więcej uniku. Zresztą zobaczę. I szansa na krytyka, tutaj evasion i attack speed, i uwaga, uwaga, evasion 9%, tak, czyli mniej więcej się już naumiałem. I tutaj coś zadaje tylko max HP. Wiecie co, nawet nie ma co brać, po prostu niby fajne. Ale pamiętajcie, ja jeśli już muszę brać tylko rzeczy, które oferują coś takiego jak bonusy. Max HP, nieważne na czym będzie, mi się nie zwiększy. Chociaż nie, dobra, w sumie na wszystkim się zwiększy oprócz koszuli. No w sumie chyba na koszulach głównie to jest. Ale no, wiecie o co chodzi, gadam głupoty, te sprawy. Więc no, na spokojnie. Bijemy, zabijemy, ekspimy, te sprawy. I cóż, wiecie co, muszę przyznać, jakkolwiek uwielbiam, znaczy, jak bardzo mnie uwielbiał Loop Hero i nie chwalił gierki, moim zdaniem, wiecie, naprawdę super produkcja. Tak, zastanawiam się, czy aby nie spróbować w dni, w których jest Loop Hero, wciskać dwóch filmów. Bo to, powiedzmy sobie szczerze, Loop Hero kto chce, ten będzie oglądał. Ale też nie ma co ukrywać, że jednak jest to gra dosyć, powiedzmy, nie dla każdego. Powiem, lepiej się gra niż samemu niż ogląda. Chyba że jest jakiś ciekawy temat, na przykład, nie wiem, chcielibyście, żebym jakieś konkretne wypowiedzi na jakieś tematy tutaj po prostu prowadził. Na zasadzie, wiecie, każdy odcinek Loop Hero leci sobie w tle to. Ewentualnie tam komentuję czasami, co się dzieje. A poza tym skupiam się na jakimś odgórnie ustalonym temacie, typu, nie wiem, opowiadam jakąś tam historię z D&D, czy tam z mojego życia. Wyjaśniam moje podejście do jakichś tematów. Wiecie, o co chodzi, tego typu rzeczy. Chyba naprawdę nie ma co tutaj marudzić póki co. Dobra, tutaj mamy tak, magiczne obrażenia, więc ta. Więcej uniku kosztem 7 na krytyka, nie wiem. No i lepsze bronie. Mamy 11, 17, tutaj 8, 12, okej. Załatwione. Ale teraz rozumiecie chyba, co mi chodzi. Po prostu, ja osobiście stwierdzam, że Loop Hero, jak mówię, chciałbym dokończyć. Im lepiej, tym, po prostu im dokładniej, tym lepiej. I zmniejszam trochę obrażenia kosztem tego, żeby mieć delikatny pancerz, oczywiście. Ja się nie poddam, by do końca grał. Chyba że naprawdę będę miał dosyć, ale
Póki co ta gra mnie po prostu nie nudzi, nie zniechęca. Tylko właśnie nie wiem, jak tam, wiecie, z waszym odbiorem, więc... Jeśli dostałbym po prostu odpowiedź chociaż jednej osobie w komentarzu, na zasadzie, no tak, gościu, dawaj jakieś coś innego w te dni, bo te odcinki dosyć, że najczęściej prawdopodobnie będą krótsze. Przy czym podkreślam, najczęściej, nie zawsze prawdopodobnie. I no, też nieszczególnie ciekawe, co... Jestem skłonny naprawdę się tym zająć. Przy czym, no, nieszczególnie ciekawe, to też jest takie pojęcie względne, bo dla mnie są... Bądź co, będzie naprawdę interesujące. Mimo, że, no, podstawowe reguły grania w Loop Hero i inne takie, to... Mam już na pamięć opanowane. Ale dobra, mniejsze z tym. Oj, niedobrze. Mam jedno wskrzeszenie, ale łotrzyk chyba zaraz padnie. Wiecie co, to w sumie daje jedną taką myśl. Jak już ogarniemy jeden z tych budynków, o których mówiłem, warto by było chyba się zainteresować czymś takim jak... Nie pamiętam, co tam się ulepszało, ale właśnie ulepszeniem tego takiego, co tam dawało większą skuteczność mikstur. Naprawdę, na tym etapie coś czuję, że bez tego to... A, nie rusz. Dobra, i teraz zobaczmy. 9-13. Lepsze. Raz na kontrę i obrażenia we wszystkich. Albo 11-17. Powiedzmy, że pójdę w topki, co? Dobra, unik podskoczy i jeszcze jakiś inny efekt, więc zdecydowanie fajne. Chyba wiem, że porzuciłem tym razem tą szansę na krytyka. No i zrobię to szczerze, no, wspieramy dotację. I teraz tak, tutaj tylko kontra, więc nie ma co. Inne budki i wszystko, no, nie za bardzo, więc tak, idziemy. Zobaczymy. Naprawdę zobaczymy, jak to będzie. Bo jak na mój gust póki co jest w miarę fajnie. I żeby nie było póki... No jeszcze tak całkowicie mówiąc szczerze, powoli zaczynam czuć, że może to być podejście na bossa nawet. Czyli to jest takie przeczucie, że mógłbym spróbować, jeśli trafi się coś takiego wyjątkowo przydatnego i tak dalej, bo jednak jeśli dostanę, wiecie, jak zwykle jakieś takie... taką jedną rzecz, która powie tak, to jest to podejście, to raczej bossa sobie odpuszczę. Wiecie, to jak to jest to podejście, w sensie tak, zdobyłem tutaj coś, co może być naprawdę mi potrzebne. Ale dobra, coś tu tłumaczę, wiadomo o co chodzi. I nóż kuchenny. E. 1% podstawowego HP za każdy przedmiot typu żywność zostawiony w obozie. A, dobra, chodzi o te przedmiotiki, które tam można targać ze sobą. Okej. Dobra, warto wiedzieć. Warto wiedzieć. I w tym momencie jestem skłonny powiedzieć... Niedobrze. To pozwala wziąć wszystko po śmierci. Okej, dobra, już ogarniemy, jak działają te czaszki. Czyli farmić lisza, a jak zwał, tak zwał. Po to, żeby te czaszki zbierać, jest sensowne. Chyba, że go można farmić ograniczoną ilość razy. Dobra. Ale w sumie pokazało to jedną znaczącą rzecz. Prawdopodobnie lada moment czeka mnie już zakończenie wyprawy. I co tu mamy? Nie. Pierwsze mieczyki. Dużo lepsze. Obrażenia teraz są bardzo istotne. Nie zaczynę jeszcze rozgrywki, proszę cię. Postać. Budki. Mniej uniku będzie łącznie. Ale przynosi na kontrę tutaj uniku. Tyle samo i szans na krytykę w tym z innych rzeczy. Czemu by nie można zaryzykować? I inne rzeczy, czy tak. No, na przemiał na metal. Czyli to wszystko pokazuje, że chyba udało się, by w tym oto momencie ogarnąć rozbudowę. Czym zobaczyli tą dwie karty nawet dzisiaj. Żeby nie było, ja jestem za tym, bo w sumie. Jeśli bym zobaczył tą nową. Tę, wiecie o co chodzi, no po prostu. Ujrzał nową kartę. Może bym miał jakieś super pomysły na synergię czy coś. I co tu mamy? O, jakie słabe, no. Przynajmniej jeden budynek wskrzeszenia, ale. Poza tym naprawdę. Jakie słabi jakieś trafiają. Dobra,
Wiecie co? Może to być głupie podejście, ale... Zakończymy zaraz tą pętlę. Zresztą tę pętlę. Nie jestem pewien, jak jest prawidłową. Ale nie dlatego, że trzeba czy coś, tylko... No, fajne rzeczy, ale właśnie wracając... Bardziej chodzi o to, że widzicie, no dostałem dwa nowe przedmioty, które... Czuję, że mogą być sensownie wykorzystane bardzo. W przyszłości i takie tam inne sprawy, rozumiecie? To jest jedna rzecz, a druga... Warto by też było zobaczyć po prostu, co jest tak naprawdę wymagane, żeby móc... No, rozplanować sobie jakieś tam bardziej... Dokładniej moje podejścia. A póki co czuję, że... Jakkolwiek mi to pasuje, taki sposób luźniejszy i w ogóle, tak... Aha. Nieważne jak dużo będę, wiecie, będę się starał i tak... Polegnę. Po prostu nie rozwijając tego, co jest najbardziej potrzebne. Więc tak, zobaczymy ile tutaj tego dostanę. Czwarty metal. I wszystko szarej jakości, co tylko potwierdza, że... Raczej... Lepiej powrócić po prostu do obozu i się cieszyć. I teraz budowa. Trzy metalu jednak zabrakło. A tutaj trzy drewna. Okej. Czyli no nie pykło. To teraz tak, gdzie jest to coś? Od mikstur. Oho, dobra. Dwie więcej mikstury, 2% leczenia. O, fajne. Tylko wymaga to dużo żywności. Dobra. A tutaj ekwipunek dla każdego wymaga jednego orbo craft. Tuj, oj. Dużo. Dobra, wiecie co? W takim wypadku no nie wyszło za bardzo, ale... Przynajmniej widzę, że to jest potrzebne. Więc tak, pozwólcie, że zrobię kilka screenów. Halo, screeny. Dobra. No, nie działa po prostu. Trudno, będę musiał zrobić później, bo naprawdę trochę takie ciekawe, ale Steam nie pozwala mi screenów robić. Dobra. To tak, miksturki. To. Tutaj tak można zobaczyć, bo to jest chyba wskrzeszenie. Nie, właśnie to jest jedno wskrzeszenie. Wiecie, nie jest ono jakoś szczególnie mocne prawdopodobnie, ale... Niby 15% życia, ale no... Też sobie to zapamiętam. Na pewno warte uwagi. I teraz tak. Mówiąc całkowicie szczerze, chyba ze wszystkich opcji, pomijając oczywiście budowę mikstur, którą się będziemy zajmować, może nawet powtarzam kilkukrotnie pierwszy, wiecie, pierwsze piętro, żeby dofarmić trochę i nagromadzić. Wracając, pomijając takie rzeczy, definitywnie będę chciał jeszcze to zbudować. W pierwszej kolejności, więc te. Idziemy w sumie. W sumie czemu by nie? Można pójść chyba po raz kolejny łotrem, rogalem, no wiadomo o co chodzi. Do widzenia biblioteka, witajcie pająki. Co takiego bym mógł tutaj usunąć? Wiecie co by się mniej mogło przydać? Czy już Battlefield nie jest aż tak cenny, ruiny są bardzo wkurzające. I w sumie można pójść chyba nareszcie tak swobodnie. Nie, to jeszcze niepotrzebne. No te cztery wzmacniacze są bardzo cenne, bo im odczuciu, więc te... Dobra. To dzisiaj poświęcamy odcinek Rogalowi, całkowicie. No i idziemy tak, krypta wróg, jak zwykle. Te. Szkoda, że nie da się jeszcze bardziej przyspieszyć. Żeby nie było, wiem, że tam kiedyś pokazywałem, ale... W rogu było napisane, że w pliku był grzebana, zazwyczaj jeśli gry... Takie rzeczy wychwytuję i informuję o tym, to są za to jakieś kary czy coś. I ogólnie mówiąc, sprawdziłem, i jak to by wyglądało, i wyobraź coś sobie. Nie wiem czemu, ale twórca stwierdził, że achievementy nie będą działać, jak się ma przyspieszone tempo gry. Przy czym, żeby nie było, to nie jest tak, że ja tu narzekam, że to jest niesprawiedliwe, bo spoko, rozumiem, tam da się też istotniejsze kwestie zmodyfikować, jak dla przykładu, chociażby tam było, można nawet zmniejszyć ilość wymaganych pól, żeby. Efekt się wywołał tego, powiedzmy, już bossa czy coś. Przy czym, wiecie, ja tam tego nie ruszam. Nie chcę ruszać. Obiecałem sobie po prostu, że nie, że ja będę uczciwie grał, sprawiedliwie, spokojnie. Jedno co to chciałem, wiecie, szybsze poruszanie się, ale... No niestety. Skoro gra nie pozwala na to, jeśli chce się mieć achievementy, to będę musiał żyć z tym.
że tempo będzie takie, jak jest już zawsze. W sumie jedyną opcją jest chyba, tak mówiąc szczerze, w tej kwestii, jak to się nazywało, no, mieć farta do tego, żeby wypadło dużo właśnie tego. Dobra, co my tu mamy? 3 uniki, 2 magiczne obrażenia, 4 uniki i 8 tak speedam. Może być to jednak tak, tutaj dużo obrony i fajny efekt. Koszuli nie bierę, kronika lepsza, więc bierę. Powiem szczerze, start bardzo przyzwoity nawet. Czemu nawet, może prędzej powinien powiedzieć bardzo dobry. Skoro jesteśmy w stanie masakrować po prostu wrogów. Ot tak, jednym ciosem. Oczywiście, jeśli wiecie, wszystko siadnie, siądzie, bo tam nie zawsze musi siąść, idealnie, ale... No wiadomo, o co chodzi. I jesteśmy póki co chyba na prowadzeniu, co jest dobrym znakiem. Dobra, wioska, wioska, ona nie będzie tutaj w sumie, tak, tutaj zboża. I naprawdę zobaczymy, co tam dalej będzie z tym wszystkim. Dobra, póki co widzę 5, więc fajnie. W sumie z tym jałpem mógłbym trochę pozmieniać w tym wszystkim, co tam jest. Nie ma, było, nie będzie. No wiecie, o co chodzi, po prostu zmienić w ekwipunku. Tym, co niosę go ze sobą. Dobra, gdzie jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Jeśli będę w linii po 6 stawiał, to przynajmniej będę wiedział już zawsze, ile tego jest. To w sumie jest naprawdę przydatną informacją, jeśli chcę wiedzieć, ile mogę bezpiecznie rzecz postawić. Bo przynajmniej będę wiedział, na ile jeszcze lasów muszę szykować się z Oblivionem. Przynajmniej jak skałki będę stawiał coś tak w dwóch rzędach, to też będę wiedział, że jest mniej więcej. Dobra. Pustynie i inne tego typu rzeczy, to żaden problem, bo z tego co póki co zaobserwowałem, żeby nie było, przecież podkreślam póki co, więc nie szkalować, jeśli okaże się, że jest no trochę inaczej. No to właśnie wracając, co chciałem, a... No. Pustynie z tego co zauważyłem, do tej pory nie mają żadnych specjalnych efektów wywoławczych i tak dalej, więc te... Całe szczęście ich aż tak nie trzeba pilnować. Dobra. Kolejny las. Mogę jeszcze 2 bezpiecznie postawić, potem trzeba będzie... Znaczy nie 2, tylko... Jeszcze jeden bezpieczny, a potem trzeba będzie już mieć Obliviona. Przy czym mam Obliviona, więc... Spokojnie mogę jeszcze stawiać. Dobra. Tutaj już zawczasu, tutaj tak. I zobaczmy, jak tam produkcja metalu. No nie najlepiej. I dobra, mamy 2 Obliviony, więc... Nie będzie problemów. Dobra. Jest dobrze. Nawet bardzo. No ta, w sumie, tak sobie świadomy, że im więcej mamy pustyń, tym szybciej będę eliminował wrogów. Bo to im życie też jest mniejsze. Więc w sumie im częściej się trafia pustynia, tym lepiej dla mnie, bo w sumie mam tyle lasów już nastawionych, że czuję, że prędkości tak nie będą problemem szczególnie. Więc jeśli będę miał mało życia, a wrogowie będą mieli też mało życia, szybko będę ich eliminował. Podejście wydaje się być sensowne. Oczywiście prawdopodobnie takie pożyczę na rzecz zbudowania nowości, ale... No, rozumiecie, o co chodzi. Nie. Nie opłaca się. Dobra. Dobra, to sumę raz, dwa, trzy, cztery, osiem. Czyli jeszcze mogę... Teraz potrzebuję Obliviona. Czyli trzeba się wstrzymać ze wszystkim. Ja się, wiecie, z górami, żeby nie było. Bo lasy i tak dalej, to ja się nie powstrzymam. Są za dobre po prostu. I dobra, kolejna dostawa. 2. Trzeba było mieć chyba 3. A obrona w zamian za większe obrażenie dla wszystkich krytyki. Tutaj obrony wszystkim magiczne. No miałem dużo fajnej obrony na jednym przedmiocie, ale chyba najwyższy czas się z nim pożegnać. Naprawdę dobre, porządne bonusy tu daje. I takie... Dobra, wiecie co, gadam tu od rzeczy, ale... No, trzeba się z tym po prostu pożegnać, że miałem takie fajne bonusiki i wziąć coś, co daje... Może mniej bonusów bezpośrednio, ale ma dużo lepsze statystyki, przez co...
Jeśli będę miał farty do pustyń, to mam szansę przetrwać to i to tak całkowicie. Bezproblemowo. Oj, definitywnie. I w sumie tak jeszcze z perspektywy czasu mogę powiedzieć, szkoda, że nie trafił się wtedy tam jeden perk, który moim zdaniem czyni Rogala naprawdę potężnym. Gdyż jego głównym zadaniem jest zmniejszenie ilości rzeczy, które dostajemy, co ten, wiecie co, spotkanie w obozie. Ale za to, że dostajemy mniej tych rzeczy, one są znacznie lepszej jakości. Oj, gdybym to tam wtedy dostał, to może jeszcze bym przeżył. Albo tutaj, bo w sumie... No, widać, że tutaj pustynie dobrze się układają. A dobrze układające się pustynie oznacza, no, spore szanse na to, że będę miażdżył wrogów po prostu w Trimiga, w czasie kiedy oni nie będą mieli za bardzo czasu na odpowiedź. Znaczy, nie będą mieli czasu na to, żeby odpowiedzieć. Tak, dobra. 12 bonusu do uniku, czyli mam łącznie 20 na unik. Usunąć to nie. Chyba, że no... Trudno. Obrażenia teraz są dużo istotniejsze. Chyba więcej uniku i magiczne obrażenia tutaj... U nich właśnie nie, nie. Dobra, tam. I w sumie dobrze, zmieniam coraz mniej, więc szybciej. O, mam już 3 metale. Dobra. Czyli jestem w stanie już powiedzieć, mam wszystko, co chciałem. Oj, co my tu mamy? Jedyna sensowna opcja, 2% szansy na to, że dostaniemy jakiś tam... Czy pełen surowiec zamiast fragmencika. Wiecie, nie chodzi o to, że nie jest to najlepsza opcja czy coś, tylko... Co to jest? A, dobra. Wiecie, bardziej mi chodzi o to, że jednak... Pozostałyby strasznie kiepskie. Więc te... Okej. Nowa pustynia. Okej, mamy 17 lasów już. Więc jeszcze mogę... Dwa bezpiecznie postawić. Jestem w stanie określić. Na trzeciej trzeba mieć, tak, a to akurat mam, więc chcę. Ewentualnie mógłbym 10 górę postawić. Tylko to wtedy oznacza gobliny. A goblinów nie lubię. I w sumie nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego, bo w sumie... No dobra, niech będzie ten jeden raz. Właśnie to jest takie ciekawe, że w sumie strasznie nie lubię tych goblinów, chociaż prawda jest taka, że w sumie no... Nie są aż takie złe. U, jakieś dobre budki. Mniej na unik sam w sobie. Boże, a nie, unik ma łącznie większy, bo ma evasion bonus. Counter attack, damage to all. Mniej magicznych obrażeń, ale łącznie da mi to więcej uniku, więc no. Cenna opcja. Bardzo cenna. Dobra. Pajągi. Szkoda, że teraz, ale nie zawsze przyjąć nic. Dobra. I wielki moment. No. Podejście może byłoby dobre. Ale ja powiem to, co zawsze mówię. Nie. I udało się. Możemy zbudować, co zechcemy. Przy czym pozwólcie, że zacząłbym. Co? Oha, to musi być zbudowane przy tym. O nie. Teraz mi to mówicie. O, niedobrze. Ja się tak to ubudowałem i będą problemy. Zobaczmy, co jest najtańsze. Bo tam mamy supply deposit. O nie, no wiecie co najgorsze. Nie, refugee chyba jest najtańsze, więc ewentualnie tam to będziemy musieli zmienić, tyle. I to postawimy tam, będzie spokój. Straciliśmy łotrzyka chwilowo. Ale mamy nowy, nową rzecz, więc może odzyskam łuczka szybko, chyba że go nie zestarczyliśmy, to trochę dziwne, w sumie tak wygląda. Yo ho ho! Co za przyjemne uposażenie do przytapiania. Dorzucić tam trochę węgla. Usunąć metal ze złomu. Trzeba zezmować metal. Mhm. Ej, młodziaku, wiesz co jest sekretem porządnej, wytrzymałej zbroi? To
wytrzymałe ciało pod nią. Mogę uczynić wszystko wytrzymalszym. Nawet zwykłą koszulę lub jakieś skarpety. Co preferujesz? Będziesz podróżował pod żaglem, tak jak teraz, czy jak tym. Żaden sztorm cię nie powstrzyma. I wiesz dlaczego? Dlatego, że sztorm będzie po twojej stronie. Okej, okay. Teraz wiecie, co muszę szybko zobaczyć? Jeden metal. Straciliśmy niestety, będę musiał jeszcze raz, wiecie co, odzyskać. I ta, niestety łotrzyk chwilowo przepadł. Smutne, ale no. Trzeba, i co tu mamy? Storm Temple? Trafia dwóch losowych wrogów w swoim zasięgu co 5 sekund, nie może być unikane, super. Efekty wielu świąt nie mogą się nakładać. Biorę. A tutaj? Arsenał. Centralny hub, czyli to jest takie, powiedzmy, no miejsce ogólne, jakieś po prostu miejsce spotkań, baza główna, coś takiego dla mistrzów wojennego rzemiosła. Mogą nauczyć każdego, jak walczyć bronią. O, tworzy dodatkowe miejsce na przedmioty, a to zmniejsza jakość o 15%. Wiecie co, warto będzie to sprawdzić. Ale to wszystko, powiedzmy, że będzie w następnym odcinku. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. A ja póki co, jak mówiłem, na spokojnie zajmę się uzyskaniem trochę surowców. Może jako nekromanta, może jako wojownik, wiecie, po prostu wrócę na pierwszy ten rozdział. Tylko po to, żeby trochę nafarmić i na spokojnie sobie ogarnę wszystko, więc no, po prostu do zobaczenia i trzymajcie się. Hej, hej.